Tak pięknie prezentuje się trakt pruski. Teraz powstała tutaj ścieżka rowerowa, bardzo ładna, do Bytomia Odrzańskiego. Z powrotem można wrócić tą ścieżką wzdłuż Odry. Swój dalszy bieg, trakt ma po drugiej stronie Odry, w siedlisku. Tam póki co nie jest zagospodarowany i nie słyszałem o pomysłach na jego rewitalizację, ale można znaleźć pozostałości jego w lesie w postaci drogi brukowanej. Bardzo ciekawe miejsce historyczne.